dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Bardzo, bardzo, bardzo mi miło, że znowu ze mną jesteście. Dziś zapraszam Was na prezentację, czyli na ostatnią część z cyklu Album Folio. Tak jak mówiłam w filmie z poprzedniej środy, zależało mi na czasie z tym albumem, dlatego pędziłam z nim bardzo, bardzo mocno, żeby na pewno zdążyć. A w sobotniej rolce puściłam zajawkę mojego planu na październik, też z wykorzystaniem tej kolekcji jesiennej Autumnaria. Bardzo trudne do wymówienia. A to jest oczywiście kolekcja Craft O'Clock, a twórcą tej kolekcji jest Kasia Kędzierska, czyli Craft O'Clock and Friends. No dobra. No to przechodzimy płynnie do naszego folio. Folio jest na każdym grzbiecie jednocalowe. Otwiera się do góry i na boki. I postaram się trzymać tak środka ekranu, żebyście absolutnie wszystko mogli zobaczyć. W albumie jest mała zmiana. I jak dojdziemy do tej strony, to wytłumaczę Wam, dlaczego zrobiłam tak, a nie inaczej. Włożyłam też do albumu sporo mat na zdjęcia, które osoba, która dostanie ten album, będzie mogła sobie wyjąć i po prostu zastąpić zdjęciami, bo jak widzicie, on jest dosyć już tymi matami napchany. Dlatego myślę, że dobrze, że dodałam tutaj te maty, żeby też widzieć, jak bardzo ten album może się rozszerzyć. Okładka albumu jest bardzo prosta. Są tutaj tylko elementy wycięte z dodatków do kolekcji. No i ta tutaj piękna dziewczyna, tak jakby w takim jesiennym parku, w kwiatach, i napis "Uśmiechnij się". Napis jest też oczywiście od Craft O'Clock, z tych paseczków z napisami, które często można dostać jako gratisy. Album otwiera się najpierw do góry. Klapki przymocowane są, jak słychać zapewne, na magnesy. Więc album otwiera się do góry. Na tej górnej stronie nie ma nic. Jest po prostu pusta kartka, wyklejona wszędzie, z miejsce gotowe na zdjęcia. Już wyjmę matę z albumu. Do albumu dołożyłam maty kraftowe i maty białe, tak żeby to w miarę spójnie wszystko wyglądało. No i jak widzicie, zdjęcie 10 na 15 spokojnie się tutaj na tej klapce zmieści. To jest otwarcie do góry. Kiedy otworzymy do góry, mamy następną pustą stronę. Ten album nie jest za bardzo ozdobiony, ponieważ on jest zdobny sam w sobie. Ta kolekcja jest tak piękna, że jest mi jej żal zakryć, nawet jeśli miałabym dodać elementy te, które się tutaj powtarzają i są elementami do wycięcia. Tutaj też zmieści się zdjęcie spokojnie 10 na 15, czy to w pionie, czy w poziomie. Można też ułożyć na tej klapce kolaż. Tutaj spokojnie też zmieści się zdjęcie 10 na 18, bo długość jest 21 cm tej klapki bocznej, więc dwa zdjęcia 9 na 13 w poziomie lub kolaż, lub po prostu jedno duże zdjęcie, nawet 13 na 18. Otwieramy klapkę w lewo i mamy znowu pustą przestrzeń po jednej i po drugiej stronie, gdzie również zmieszczą nam się zdjęcia 10 na 15. I tutaj na tej stronie postanowiłam już zrobić taki mały elemencik ozdobny. No nie jest jakaś to wielka i bogata kompozycja, ale ta strona mi się wydawała taka trochę smutna. Dlatego dołożyłam tutaj, kwiaty. Teraz całość otwieramy w prawo. I tutaj jest ta część albumu, którą znacie, ale została ona trochę zmodyfikowana. Jak pamiętacie zapewne, tutaj były takie dwie klapki. I one po zamknięciu albumu mi przeszkadzały. Denerwowały mnie. Tutaj na wierzchu jest jeszcze dodatkowa kieszeń zrobiona i to też trochę odstaje, więc te klapki tutaj, nawet zamknięte na wskazówkę, bardzo przeszkadzały. Dlatego po prostu postanowiłam je stąd usunąć. Oderwałam od tej kieszeni,
przykleiłam nowy papier i dodałam na końcu napis słuchaj swojego serca. Tutaj w kieszeni też mamy maty. O, no nie mamy mat. Dobrze, mamy maty. Wiem, co mi się tutaj stało. A mianowicie skleiło mi się w środku. Ale to nie szkodzi, to się wyciągnie. Tylko na siłę. Włożyłam taki większy tag jako matę. W trochę innym kształcie, żeby się coś działo. Tu na tej kieszeni też zmieści się zdjęcie 9x13. Nawet nie trzeba go za bardzo przecinać. To jest mata 9,5x13,5. Więc nawet nie trzeba go za bardzo przecinać. Teraz cała ta strona otwiera się raz jeszcze w prawo. No i tutaj mamy wodospad. Ten wodospad pomieści zdjęcia 9x13, ale nie będzie tutaj ramki. No i tu mamy kieszeń, do której zapomniałam coś włożyć, ale możemy włożyć tak. Zamykamy nasz wodospad, a obok wodospadu mamy dwie kieszonki boczne, do których włożyłam do jednej matę białą, a do drugiej kraftową. Całość to otwiera się jeszcze w prawo i mamy super dużo miejsca na zdjęcia. Jeśli włożymy tutaj zdjęcie 9x13, to nawet nie zakryjemy całej grafiki, więc też będzie fajnie to z tymi grzybkami i z tą wiewiórą wyglądało. No a tutaj koło liska zmieści się zdjęcie 10x15, więc całkiem spore. Więc no tutaj ta pusta strona i klapki, i jakby tej strony głównej do własnego zagospodarowania. Teraz mamy klapkę z kieszenią i ta kieszeń właśnie spowodowała, że ten album nagle zrobił się strasznie, strasznie urośnięty. Wyrósł chłop trochę. No i tu mamy kieszonkę. W środku w kieszonce zrobiłam taki myk, że papierem dookoła wykleiłam ramkę, a środek tej kieszeni wykleiłam ścinkami. Te ścinki to są półcelowe paski przyklejone na biały papier, taki zwykły do ksero. To oczywiście szkoła scrapcoin, przepraszam. To wszystko podnosimy raz jeszcze do góry. Teraz spróbuję się z tym wszystkim tutaj jakoś zmieścić. Tutaj mamy na pierwszym rzucie klapkę, która ma w środku dwie maty. Nie klapkę, tylko kieszonkę. Natomiast za tymi matami ukryte są jeszcze dwie dodatkowe klapki, które zmieszczą zdjęcie 9x13, ale chyba nie zmieszczą całego zdjęcia 10x15. Nie. Trzeba zdjęcie 10x15 delikatnie przyciąć. Chociaż może nie, bo to jest rozmiar maty 10x15, więc naprawdę odrobinkę tego zdjęcia trzeba będzie przyciąć, żeby je tutaj wkleić. No i tutaj można włożyć coś do kieszonki, a można po prostu przykleić zdjęcie i dopiero w następnym rzucie dodatkowe zdjęcia włożyć. Ale zwykle się tak chyba nie robi, nie wiem. Dobrze, to teraz zamykamy sobie te klapki naszymi matami i możemy zobaczyć, co się dzieje na środku tego folium. Teraz tu mamy otwieraną taką kopertową kieszeń, ona jest też na magnesy, w której są ukryte dwie maty na zdjęcia, biała i kraftowa, i celebruj każdy dzień napis. Tutaj nie ma żadnych już więcej zdobień, ponieważ tu z tej strony wygląda na nas ta piękna wiewiórka. Tu mamy kwiaty i liście, więc już żadnej ozdoby tutaj nie dawałam, bo musiałabym znowu dołożyć po prostu liście. A tu jeszcze mamy te fajne grzyby, więc tutaj naprawdę wydaje mi się, że żadnych więcej ozdób nie musimy mieć. Otwieramy to znowu w prawo i mamy strony bliźniacze.
Ja mam nadzieję, że Wy wszystko widzicie, bo jak wiadomo, telefon jest u góry i ja nie widzę nic. Tu mamy strony bliźniacze, w sensie wykończenia. To nie są takie same papiery, ale na obu tych stronach zamontowałam ramki. Ta z napisem ufaj sobie, a ta dąż do celu. I do tych ramek włożyłam też matę oraz tą część, która jest elementem, wiecie, z wycięcia tej ramki tutaj. I ona tutaj pasuje świetnie, jakby się chciało ukryć jakieś zdjęcie, ale może być też równie dobrze matą, do której przyczepimy zdjęcie 10 na 10. Podobna sytuacja jest z tej strony. Tutaj też mamy rameczkę podklejoną kalką. Ja nie miałam folii, znaczy mam jakieś tam skrawki, ale nie na tyle duże, żebym mogła obie te ramki wykleić, dlatego też wzięłam sobie po prostu kalkę. Ja uwielbiam wyklejać kieszenie kalką. Te maty są z tej resztek, one są fajne, ale niestety jak się je tam wsunie, to już bardzo trudno to wyjąć. A jak widzicie, wracając do kalki, jak widzicie, zdjęcie przez to będzie widać. Nawet jeśli, nie nawet, po prostu jak wsuniemy zdjęcie za tą kalkę, to będzie je widać. Na pewno słyszycie padający deszcz. No, leje od czwartku nieprzerwanie i to tak bardzo mocno, że no, pomimo zamkniętego okna i tak słychać, że deszcz wali po szybach. No dobrze, no to teraz prawa część tej prawej klapki otwiera się do góry. Teraz może to na chwileczkę zamknę, a pokażę Wam to. Po otwarciu do góry mamy zamkniętą na taką patkę, dwie klapki. Ta górna jest niewyklejona, a ta dolna jest wyklejona, no bo tu jest magnes. No i tak samo jak było przy kieszeni, ta część zasłaniająca magnes jest wyklejona tym takim kolażem ze skrawek. Ja nie wiem, czy to można nazwać kolażem, ale po prostu skrawki tego wszystkich papierów, które się w kolekcji przewijają, wyklejone jest taki właśnie, wiecie, na papierze do ksero to jest przyklejone i powstaje wtedy taki jeden większy papier, który można użyć w ten sposób, wykorzystując resztki, które nam w czasie pracy zostały. Oczywiście, że zostało mi jeszcze sporo tego papieru i ja jeszcze będę robić projekty jesienne z tą kolekcją, ale no na razie postanowiłam też użyć tych wszystkich ścinek, żeby wykorzystać papier do końca. Natomiast pod spodem tej klapki mamy kieszeń boczną z dwoma matami. To nowa szansa, szczególnie dla mnie, bo tu mały wypadek był. No i tutaj jest klapka otwierana w dół, ona jest niewyklejona. No a tutaj mamy, gdzieś zgubiłam matę, a tutaj mamy bardzo dużo miejsca na zdjęcie 10 na 15. Czy to tak mogą na siebie delikatnie nachodzić, czy 9,5 na 13,5, czy 10,5 na 15,5. To już zależy od osoby, która ten album dostanie. Tutaj na tą klapkę poniżej zmieści się również zdjęcie 10 na 15. I ona nie musi być moim zdaniem w środku aż tak mocno wyklejona. No to zamykamy stronę prawą i idziemy do strony lewej. Po lewej stronie mamy też klapeczkę otwieraną w lewą stronę. I to jest ta część, którą robiłyśmy w ostatnią środę. Tutaj mamy z tej strony wszystko jest do zdobycia. Na klapce takiej od góry wąskiej zrobiłyśmy dwie kieszonki. Do środka są włożone maty 9,5 na 13,5. Ta jest akurat 9 na 13,5. Ta jest 9 na 13,5, więc będzie można sobie też to zdjęcie podpisać. I tutaj do tej kieszonki są włożone te maty. Do dwóch kieszonek. Tak cała klapka podnosi się do góry. Tutaj razem zrobiłyśmy belly band.
Pod niego też wsunąć będzie można sporo różnych fajnych rzeczy. No przede wszystkim zdjęcia, tak? A tutaj pod spodem, pod tą pionową klapeczką, mamy kolejną kieszonkę, a w niej maty na zdjęcia. No i tutaj już nie ozdabiałam niczym. Tutaj mamy tego wspaniałego jelonka, a tutaj z boku na kieszeni siedzi mysz. Więc tutaj jakby to jedno z drugim jest już ozdobą całej tej strony. No i tutaj mamy, otwieramy tą klapkę raz jeszcze w lewo i tutaj mamy kolejne miejsce na duże zdjęcie 10x15, a pod spodem jest kieszeń, żeby było spójnie, również wyklejona kalką, a w tej kieszeni znajdują się trzy maty 10x10,5x15,5 i 9,5x13,5. Ok, możemy zamknąć. Wszystko to się zamyka i jest przytrzymane klapkami od góry, więc tutaj w tych miejscach żadnych magnesów nie dawałam. Magnesy są tylko w takich punktach bardzo, wiecie, takich newralgicznych, tak? Tutaj z zamknięciem tej kieszeni, zamknięciem wszystkich klapek, tych spinających folio w jedność, to tam są magnesy. Natomiast tutaj na tych klapkach, które i tak są w środku zamknięte, tu jeszcze gruszka mi się gdzieś przyczepiła, tam magnesów nie ma, no bo nie ma takiej potrzeby, żeby one tam były, nie? To jest album, który chciałam podarować na urodziny mojej koleżance, więc ona, że tak powiem, też pewnie jest podobnego zdania, że nie wszędzie trzeba pchać te magnesy. Nie wiem, szczerze powiem, ale no mam nadzieję, że album mi się spodoba i że nie będzie jej to przeszkadzało, że tych magnesów nie ma wszędzie naćganych. No i teraz został nam środek. Został nam środek, który w ogóle nie jest rozbudowany. Ja tutaj zrobiłam tylko sporą kieszeń. Ona jest naprawdę duża. Na całą stronę. Tutaj przykleiłam ten papier z liśćmi, który jest też tutaj w tych dwóch miejscach się powtarza. Myślę, że w miarę jest spójnie. Ta część nawiązuje do tej części, czyli ta z kieszeni nawiązuje kolorystycznie do tego. No oczywiście liście nawiązują w całości do liści, no ale ta strona też nawiązuje kolorystycznie do tej części, więc wydaje mi się, że to jest wszystko bardzo spójne, jak na mnie to super spójne. No a tutaj w kieszeni umieściłam dwie maty i tak. No i teraz oczywiście jubilatka, tak? Nie solenizantka, tylko jubilatka. Jak będzie chciała, no to sobie powyciąga te wszystkie maty i zastąpi je po prostu zdjęciami. A tutaj pod kaloszki przyczepiłam, włożyłam tak. Widzę, że tutaj się gdzieś o taśmę oparł, ale to zawsze można ściągnąć. Nie wsadzać tak głęboko. Tu włożyłam tak, gdyby chciała sobie coś zapisać, ale tutaj zmieści się też zdjęcie 9x13, 9,5x13,5, zatknięte tutaj za te kaloszki. Tak? To tutaj zupełnie nie przeszkadza, że ten tak tutaj jest. No 10,5x15,5 jest zdecydowanie za duże, tak? Bo taką pozycję jest podklejona tutaj na dole, także no tu już by było za dużo szczęścia, gdyby tutaj miało wejść zdjęcie 10,5x15,5, czy tam 10,5x10x15. Ok, no to tutaj można sobie tego taga trochę obniżyć. No i teraz chyba stąd wyjęłam tą matę, więc mogę ją z powrotem oddać. Teraz zamykamy album z lewej do prawej, z prawej do lewej, klapka od góry, teraz ta, o jeszcze magnes jest mocny, teraz ta klapka, tu jest magnes, nie słychać go za mocno, o tu na środku jest, nie słychać go za mocno, ale on tutaj jest i on spina boki. A te dwa magnesy od góry
zamykają cały album. To był superowy projekt, bardzo mi się ten album podoba. Mam nadzieję, że spodoba się też mojej koleżance i będzie, że sprawi jej dużo radości taki prezent urodzinowy. Tak sobie teraz patrzę, że mogłam zdecydowanie ten jeden bok zrobić wyższy z prawej albo z lewej strony, no i wtedy tym samym zrobić szerszy grzbiet do zamknięcia, ale album nie będzie się rozchodził. Ja sobie tutaj próbowałam, wkładałam jeszcze więcej mat niż widać na filmie i jeszcze zdjęcia, także naprawdę tutaj to się nie ma prawa rozejść i nie ma prawa się nie zamykać. Nawet jeśli jeszcze tutaj wkleimy zdjęcia na tych wolnych stronach, to i tak się spokojnie zamknie. Nie albumy, tylko magnesy są mocne, więc nawet jeśli tam pod spodem będzie zdjęcie, to nic się nie stanie. Tak wygląda moja propozycja wykorzystania jesiennej kolekcji od Craft O'Clock. Pracowało mi się z nią rewelacyjnie i tak jak powiedziałam na początku filmu, w sobotę na Instagramie puściłam zajawkę w rolce dotyczącą mojego planu na październik i dalej będę pracować z tą kolekcją jeszcze w październiku. Mam też nadzieję, że będę już pracować z nowymi kolekcjami od Craft O'Clock, ale nie mam ich jeszcze, więc no nie mogę zapewnić, że na pewno tak będzie. Natomiast tą kolekcję mam i nie zawaham się jej użyć. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba robiła to folio razem ze mną. Przepraszam Was za jakość pierwszego filmu. Mam nadzieję, że to się już więcej nie powtórzy. Ale jakby no, obraz jest okropny, ale można posłuchać, co mówię i jakby pójść za inspiracją. Natomiast w drugiej części pokazuję też tą część, którą zrobiłam jako pierwszą, czyli na tym filmie, którego jakość jest okropna. I wtedy można sobie też zainspirować się, patrząc po prostu na tą część drugą. No a dziś w części trzeciej pokazuję cały album. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałam, zainspirowałam choć jedną osobę do zrobienia takiego folio. To jest bardzo wdzięczna i bardzo przyjemna baza i nie jest to pewnie ostatni album w takiej formie wykonany. Niedługo będę robić album komunijny i pomyślałam sobie, że też go zrobię właśnie w takiej formie folio, tylko zrobię trochę większe te boki tutaj, tak żeby, no i wtedy większe oczywiście górę, tak żeby on miał jeszcze więcej miejsca, bo album komunijny to jednak musi pomieścić tych zdjęć naprawdę, naprawdę sporo. Dobra, to na dzisiaj tyle. Życzę Wam przyjemnej reszty tygodnia. Żegnam się z Wami ogromnym serduchem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!